Witam ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jestem w Dubaju i lecę do Pakistanu i rozpoczynam nadawanie. Nowy sezon. Jestem w Pakistanie, zostałem powitany przez panów policjantów, którzy mi każą teraz czekać na taksówkę. Jadę teraz na dworzec autobusowy, biorę autobus, już mam bilet do Lahore i jadę do Lahore dzisiaj. Jadę z chłopcem, który ma na imię Shariar. Hello. Hello. No przyjemnie, cieszę się, no. Jest taki klimat, tak się trochę czuję, tak jakbym nie, że do domu wrócił, ale w takie tereny, no znane. No przyjechaliśmy nawet całkiem sprawnie na dworzec i mam jeszcze 2 godziny do autobusu. Jestem w restauracji, dopadł mnie jakiś chłopak, który przedstawił się jako Hamza. Nice to meet you, Hamza, once again. Jeszcze miło poznać i czekamy chyba na kelnera. Wszędzie już są wiatraki, których ja bardzo nie lubię, ale szczegół. Ale nad nami wiatrak wyłączony, co nie spodobało się mojemu nowemu koledze. Kurde, no cieszę się, że jestem tu znów jednak. To... No przyszło jedzenie, chłopak chyba też dzwoni do swoich znajomych i mówi skąd ja jestem, skąd się wziąłem, że jestem z Polski. No niestety, proszę państwa, jest ostre jak cholera. Ale dobra, zjem i to, zjem co jest, bo głodny jestem. Jem. Let's eat. Jedzmy. Oczywiście, proszę państwa, nie ma żadnych kobiet, ale właśnie się dowiedziałem. Teraz państwu coś pokażę, bo właśnie są kobiety. Znaczy, nie ma kobiet, ale są. Bo właśnie okazało się, że zajęliśmy... To są takie jakby przegrodzone pomieszczenia. No i to są właśnie pomieszczenia dla kobiet. Jak kobiety tutaj przychodzą jeść, to zasłania się zasłonki, żeby nikt na nie nie patrzył. Żeby one nie patrzyły na nikogo. Także siedzimy w miejscu dla kobiet, ale że kobiet za wiele nie ma, to chłopak powiedział, że możemy tutaj być. Proszę państwa, pożegnałem już kolegę i wybrałem się na spacer. Przed chwilą zaczepił mnie mężczyzna i zaczął mnie macać po głowie. I myślałem, i zaczął coś mówić chyba w urdu. Nic nie rozumiałem, co on mówi, ale rozumiałem tylko słowo problem. Więc mężczyzna mnie macał po głowie i mówił problem. Myślałem, że... bo ja wcześniej się też sam trochę pomacałem po głowie i myślałem, że mu chodzi, żebym się schował w cień, bo słońce mnie spali. No i on gdzieś mnie tu zaprowadził do sklepu i to był sklep chyba z takimi... tak mi się wydaje, że to był sklep z miksturami na porost włosów. Tak przynajmniej zrozumiałem z tego, co mówił sprzedawca. Więc mężczyzna chyba po prostu myślał, że no ja łysy jestem. I zaprowadził mnie do miejsca, gdzie mógłbym kupić preparat na porost włosów. Już w autobusie. Dwa bagaże w schowku. Torba z aparatem. Jechaliśmy tym motocyklem chyba 100
przez miasto, no ale już jesteśmy na miejscu. Przyszedł piesek. Chodź się przywitaj. No chodź, chodź. Tylko nie gryź. O, no jesteś przyjaźnie nastawiony. No jestem w Pakistanie. Plan na jutro jest taki, że koło południa, może wcześniej, może o 10, bo jeszcze jest niepotwierdzone. Między 10 a południem ma tu przyjechać do mnie. Szabas. Szabas i mamy pojechać po mój rower, bo dzisiaj nie mogłem tam pojechać. W miejscu, gdzie jest rower, jest już rodzina. Że państwo pamiętają, że ja tam miałem dom na wyłączność i tam już za bardzo nie mogę nocować, stąd dzisiaj ten nocleg tutaj w hostelu. Rower jest w całości, rower jest odebrany. Jest tutaj i jest, dom jest pełen służby dzisiaj i znoszą mi po kolei wszystkie rzeczy. Jeszcze brakuje materaca, ale to zaraz się tam dopytam i chyba jeszcze dwie torby będą. No, także przepakuję tutaj to wszystko, mam nadzieję, że się dogadam, że mi pozwolą tu gdzieś, no, ze 20 minut mi to zajmie, żeby to wszystko przepakować, no i będę się gdzieś stąd zawijał. No, tu było mi bardzo miło, szkoda, że kurde nie mogę tu jeszcze z noc dwie zostać, no ale to nic. I tak fajnie, że mogłem te rzeczy zostawić. Jest powietrze w kołach nawet. Dobrze. Wiozę oponę na zmianę. Plecak wypchany też rzeczami. No, cztery sakwy i wór z namiotem. I pudełko po pizzy, bo tutaj zatrzymałem się na chwilę w Bread and Beyond. W piekarni, ciastkarni i kupiłem pizzę. No, tutaj jest taka dzielnia, że za bardzo nie ma takich, w cudzysłowie, normalnych sklepów i no i pizzę zjadłem, no proszę mi wybaczyć. I korzystam z internetu, poprosiłem tutaj pracownika w sklepie i będę teraz jechał do sklepu rowerowego. Trochę się pogubiłem. No co było do przewidzenia, bo ja tam bez internetu szukam ciągle sklepu rowerowego. Kurde, czy ja dobrze jadę? No, nie mam innego wyjścia, muszę jechać teraz tak jak jadę. Jeszcze raz powtórzę, już to chyba nieraz mówiłem na filmach, jak ja kiedyś jeździłem bez GPS-a, jak ja jeździłem bez map. No jakby tutaj też jakoś bym sobie poradził, miałbym adres i bym się dopytywałbym się o miejsce, gdzie jest, ale pewnie nie byłoby łatwo znaleźć, a tak to zawsze troszkę łatwiej jednak mimo wszystko. Z GPS-em no troszkę, dużo łatwiej. Jestem w czymś, co kiedyś było żeńskim internatem. Proszę zobaczyć. I tam jest mój rower na dole. Tu już są moje rzeczy. A na tej ulicy, właśnie dokładnie na tej ulicy przy tym murku jechałem od tamtej strony, gdzie jest ten ciągnik. I jechałem, szukałem sklepu rowerowego i zaczepił mnie Majid. To jest Majid? Hello, how are you? I już tutaj zostanę, już nie będę kombinował. Jedziemy teraz do sklepu rowerowego z częściami. Mam zębatkę, łańcuch, klocki, tam jeszcze parę rzeczy. To chyba tutaj. Is it here? Yeah. This man can replace your part. Aha. Yep. Przyjechaliśmy po rower, wziąłem rower, przejechałem się. I coś strzyka, patrzę. A pan nie zmienił łańcucha. Zmienił zębatkę z tyłu, którą przywiozłem z Polski. Klocki poprosiłem o zmianę. I no i teraz jest zmiana łańcucha. Więc założył mi z tyłu zębatkę, a nie zmienił łańcucha. No. Oczywiście nic nie zrobił innego w rowerze. Jakby tam nic nie jest wyczyszczone, nic nie jest przeczyszczone. Przegląd. No. Taki przegląd, proszę państwa, to rzeczywiście mogłem sobie sam zrobić. A to podobno najlepszy tutaj w mieście, ale opinie są też różne. A znajomi mówili, weź rower do Polski. No jakbym wziął rower do Polski, to bym go teraz przewiózł jak nowy. Jak zostawiam rower, już kiedyś to chyba mówiłem u pana Zbyszka, jak zostawiam rower do przeglądu, to oddaje mi rower jak nowy. Rower jest po prostu jak nowy. Majid się przygląda. Pan tam zmienia łańcuch, nawet nie chce się przyglądać na to. Nie mam zdrowia. Nie mam zdrowia. Proszę państwa, wszystko dobrze jest, no. Byle się kółka kręciły, łańcuch nie spadał.
żebym gum nie łapał za wiele, będę jakoś jechał, no. Idziemy kupić kurczaka, pewnie żywego. Kurczak jest już na talerzu. No prawie, bo jest w misce. Ja się nawadniałem i będziemy jeść w trójkę z kolegą tutaj i przed chwilą Maciej mnie pytał, czy już jadłem takiego kurczaka. Powiedziałem, że nie wiem. Zaraz spróbuję i powiem. Smacznego, Piotrusiu, smacznego, chłopaki. Przyszedł do nas kot i zjadł fragment mojej kury z talerza. Zjadłeś, co? Zjadłeś? Ale już była, jakby niewiele tam zostało, sama kostka została, więc oczywiście jest ostre wszystko, ale to nic. Było bardzo, bardzo smaczne, mogłoby być mniej ostre. O której godzinie kładziesz się spać w nocy i o której wstajesz rano? No, jak widzą Państwo, dobrze się bawimy. Na dachu jestem, na dachu. A dobrze mi się spało. Dobrze mi się spało, dobrze. Już wystarczy. Dzień dobry, proszę Państwa. Witam z dachu z Lahore. Koguty rano nie dawały spać, ale i tak przyjemnie było. Już koguty chodzą głodne i pieją. Ojejku. O kurde, tu są wielbłądy. A tam ktoś hoduje lwy. Po co komu lwy? Dlaczego ktoś hoduje lwy, kurde? Ale was tutaj jest. Actually, they are hungry right now. O, są bardzo głodne. Są bardzo głodne. Czekają od samego rana. O, ho, 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 ho. Look, look, look. Nie na sprzedaż. Nie do zjedzenia. Dla przyjemności trzymany inwentarz jest. To jest jedna z ulubionych kur. Majida i ma na imię Mimi. O, proszę bardzo, gołębie!
tu jeszcze małe gołąbki. O, jakie małe jesteśmy. Nie wiemy, co się dzieje. Jakiś facet nas dotyka, a drugi przestawia nam dziwne urządzenie i gada do nas w dziwnym języku. Jedziemy na wycieczkę. O, odświeżony motocykl. W ogóle, kurde, Maciej, ty odświeżony bardzo, a ja już nie myty chyba, nie wiem, trzeci dzień czy czwarty. Dzisiaj się może umyję. Wezmę zimny prysznic dzisiaj. How are you? It's me, Majid Ahmed. And meet my friend, he came to Poland. His name is Piotr. Dojechaliśmy na sterówkę i zostawiliśmy motocykl. Trzeba będzie jeszcze wrócić tą samą drogą, a kolega no grzeje setkę po mieście. No ale to nic, no dojechaliśmy, dowiózł nas. No i teraz spacerujemy po starówce, troszkę tutaj pochodzimy. No proszę. Pan, właśnie spotkałem pana tutaj, który powiedział, że ma żonę i córkę z Ukrainy i był na Ukrainie i mówi trochę po rosyjsku. Oczyń przyjemna. Pakuje się. Kotek przyszedł do mnie i się pożegnać. A ja się pakuję. Już jesteśmy po śniadaniu. Pakuję się, mam jakąś masę rzeczy. Nie wiem, jak to się stało, że w ogóle nie mogę się zmieścić w tych czterech sakwach. Nie wiem, jak to się stało, ale nie mogę się pomieścić w tych czterech sakwach. Ojojku. Także no proszę zobaczyć, są już prawie cztery sakwy wypchane. Raz, dwa, trzy, cztery. Ściągam na komputer pliki z komórki, pół kilo kawy z Polski. No kawowo to jestem zabezpieczony, mam prawie kilo. W sumie jak mam samej kawy kilo, no to może się nie ma co dziwić, że się nie mogę dopchać, nie mogę dopakować sakw, no, a jeszcze poduszka jest do włożenia.
Gary i buty, mam dwie pary butów, kurde. Więc no, jakoś to upcham, ale jest z tego trochę. Przeładowany, no. Let's look like my brother. Yeah, just the difference of our skin color, but yeah, exactly. We are both same almost. Great. No dobrze, szkoda, no fajnie mi tu było, dobrze mi tu było, ale trzeba jechać dalej, jak to w drodze, no. Droga polega bardzo często na pożegnaniach. Szukam hotelu. Jestem już bardzo blisko miejsca, gdzie jest mój hotel. Przed chwilą rozmawiałem z chłopakami, którzy tam są i mi machają. Zapraszali mnie na herbatę, ale powiedziałem, że przyjdę do nich, jak zostawię wszystkie rzeczy. Bardzo sympatyczni i chcieli kolę mi postawić, chcieli mnie uraczyć kolą. Powiedzieli, że do jedzenia na razie nic nie mają, bo poszczą i czekają do wieczora. Dojechałem, obejrzałem pokój, miała być klimatyzacja, a jej nie ma, ale to nic, to nawet może i lepiej, bo jest okno. Jest klimatyzacja, ale nie działa. Za klimatyzację musiałbym dopłacić dwa razy. Cena za ten pokój to wyszło coś około 40 zł, chyba nawet niecałe. No powiedzmy 40 zł. No i w opisie był taras. To jest, proszę Państwa, taras. Taras jest, ale na taras nie wejdziemy. Podoba mi się. Dobre miejsce. A teraz idę do chłopaków. Do chłopaków przed hotelem, którzy mnie na herbatę zapraszali i po drodze może kupię coś do zjedzenia. Jestem w domu, chłopaka. Muhammad Mujtaba. 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 Yeah, Mujtaba is the right spelling. Professor. Yeah, I am... Mohamed Mujtaba, nice to meet you. Skorzystam z okazji, że wszyscy wyszli. Proszę Państwa, Mohamed jest profesorem. Skończył studia w Niemczech, magisterskie. Studiował też jeden semestr w Portugalii, ale jest jedynakiem. Żeby dostać pozwolenie od rodziców, obiecał im, że wróci do domu i będzie się nimi opiekował. Bo ja zapytałem go, dlaczego nie został w Niemczech, bo bardzo wielu Pakistańczyków, których spotykam, no, chce wyjechać i jakby zazwyczaj mówią, że już nie wrócą. Zostałem zaproszony na kolację, która, tak jak wczoraj, ma się rozpocząć o 6:30 i mamy po mleko pojechać. We are going to get to dairy farm. Dairy farm for taking the milk. Salam. Jesteśmy na farmie i przyjechaliśmy kupić mleko. Jest tutaj 50 krów. Cześć! Mleko zostaje przelane do plastikowego woreczka.
Kupujemy truskawki. Słyszą Państwo te syreny? To nie jest... it's not fire. To nie jest pożar, nie pali się, tylko to jest sygnał do tego. To jest sygnał, że można już zacząć jeść, że jest koniec postu. Ładnie to wszystko wygląda. What is this? This is fruit salad. Yes. Sałatka owocowa. Truskawki. And this? This is meat? This is minced. Means cutlets potato. Mm-hmm. Potato mix. Przeszliśmy po kurczaka. Kurczak został wybrany przeze mnie. Wyglądał najlepiej, chociaż w sumie wszystkie wyglądają biednie. I tak jak teraz Mohamed powiedział, on jest tylko w połowie upieczony i trzeba go dopiec. Będzie dopieczony zaraz, żebyśmy nie jedli surowego. Tutaj, proszę Państwa, robi się chicken kebab masala. Sala kebab kurczak. Kurczakowy kebab masala. Do warzyw został dodany kurczak, który był przygotowany na tym grillu i mamy chicken kebab masala. Od wieczoru z kurczakiem i z kebabem masala, chicken masala, upłynęły 2 dni. Dzisiaj jest Wielkanoc. No dobrze, kończy mi się ten Pakistan. To znaczy, tych spotkań przez te ostatnie dni było tyle. Dzisiaj jeszcze dzwonili do mnie nowo poznani koledzy i wyciągali mnie na spacer, na herbatę. Na kolację, może jeszcze z nimi pójdę. Jutro już będę jechał w stronę Indii. Dzieci za oknem. Wyjąłem aparat, bo pomyślałem, że coś powiem świątecznego. Złożę jakieś życzenia, w końcu jeszcze dzisiaj święta trwają, jutro jeszcze dzień świąteczny, ale znów mam pustkę w głowie, nie wiem co mam powiedzieć. Może chciałbym życzyć wszystkim takich dobrych spotkań, jak ja miałem. I następny odcinek, jak wszystko dobrze pójdzie, jak będę zdrowy i będę dalej jechał, to następny odcinek już powinien być z Indii. A na razie dziękuję za uwagę. Dziękuję za dobre słowa. Dostałem na święta też sporo życzeń. Jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że święta miło Państwu upływają, że są okazją do dobrych spotkań. Takich, jakie ja miałem tutaj w Pakistanie. Do zobaczenia.